Siemaneczko, jestem Rebellion Games. Witam was na miłym spolastwie. Dzisiaj będziemy kosić sobie łubin, soję. Będziemy sobie kosić. Naszym nowym nabytkiem będzie dojcyk. Aż, o, już mnie świerzbi. Do niego wsiadać, ale my co? No bez żadnego przedłużenia. Wsiadamy, co nie? Zamykamy. Palimy sobie wszystko? Może nie, jeszcze nie. Podjedziemy sobie bliżej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ajajaj, aż się cieszę z tego powodu. Pierwszy uruchomienie kombajnu. Więc zobaczymy, jak to będzie finalnie nam wyglądało. Też będę zaraz wam mówił, co, skąd pieniądze. I na co jeszcze poszły pieniądze. Przepraszam. No bo na koncie, no, ładna suma pieniędzy, 177 tysięcy zlociszy. Jeszcze tak, na wstępie, kupiłem ziemię, kupiłem tą działkę, którą mówiłem, że będę kupował, czyli działkę przy kukurydzy. Czekajcie, czy mam przeczekanie włączoną, tak wszystko mam, więc można sobie lecieć, mówię się, wolę im się upewnić. Kupiłem 37 tysięcy, bodajże. Zakupiłem tą działkę i dostałem do 30 tysięcy, proszę państwa, z usług, czyli skoszenia kombajnem, pasowania się kukurydzy, więc no 30 tysięcy pierwotą mnie chodziło, więc mogę powiedzieć tak, że pasza poszła. Jeśli można powiedzieć, to 5 tysięcy, a 10 tysięcy niecałe mniej kupiłem paszy, bo stwierdziłem, że tak trochę się dużo tego daje. 10 tysięcy za paszę. No i wiecie, no jakoś tam sobie to powolutku z tym plątamy. No to jest dość fajna kwota, jakby nie było. No 187 tysięcy na koncie. Ja w tym momencie raczej już nie planuję żadnych udogodnień. Jakichś nowszych maszyn. Teraz tylko zbieramy pieniądze na postawienie domu. I to wszystko w temacie. Bo no jest taki zamysł, tak? Żeby ten dom już sobie postawić. Więc trzeba się choć będzie kiedy to dobrać, bo w listopadzie będą wchodzić. Miastówkę już będę musiał przelać im teraz na dzień dobry na to, żeby no powoli już szukali materiałów. Bo mnie nic nie będzie interesowało. Ja wykładam kasę, cały materiał przyjeżdża, oni sobie ogarniają, więc to jest bajka. Więc naprawdę coś miód i orzeszki. Troszeczkę widzę, że powychodziły fasty. No niestety, takie też to rzeczy nieraz bywają. Pod tym względem, no ale nie ma co płakać. Ale powiem tak, no kombajn robi robotę zajebistą, no. 20% mamy dopiero zbiorniku, więc naprawdę no, to już jest cudnie. Ja jestem pod tym względem zadowolony. Ogólnie stwierdziłem, że tutaj ta łąka, która jest, ja ją będę kupywał na wiosnę, tak się dogadałem z gościem. Ja ją już wcześniej jeżawiłem. Jeśli ktoś ogląda ten kanał od dłuższego czasu, i stwierdziłem, że ja muszę kupić te pole, tą łąkę, przepraszam. Troszeczkę mi wadzi pod względem całokształtu tego pola. To jest pole, ta łąka kosztuje 70 tysięcy. To nie jest jakoś tam 80 tysięcy, to nie jest jakaś tam duża kwota. Więc stwierdziłem, że wezmę tą łąkę, zetnę sobie to na wiosnę i tutaj będzie ogarnię te parę fajnych rzeczy. Mianowicie chodzi mi o pole, żeby to powiększyć. No bo tak troszeczkę jest, no trochę dla mnie elitnie zrobione, bo to wiecie, to jest lekki problem z tymi właśnie terenami, że no tej wiedzy nie mamy. Teraz sąsiadem lekko mi tutaj denerwuje. Tutaj nie będę kłamał, tu jeszcze trochę kupowałem tutaj. To wiedzą, ale gościu powiedział, że sprzedaje tutaj, właśnie sąsiad, który tutaj jest.
tą ziemię, bo schodzi na emeryturę, się likwiduje. Nie, to już tam koło nosa lata, to tam sobie decyduje, po prostu no, jest okazja wszędzie korzystać z tego, żeby to po prostu kupić. Więc tak będzie właśnie, proszę Państwa, zrobione. Ale to będę kupywał. Ale jeszcze co chciałem zakomunikować. Ostatnio przyjechał taki gościu do mnie, bo będzie sprzedawał gospodarstwo. Będzie sprzedawał gospodarstwo za 230 tysięcy, bez żadnych maszyn, bez niczego. Same pole z budynkami. I tak sobie myślałem, nie ukrywam, żeby po prostu tego nie kupić. Ale tak sobie myślałem, to pewnie pójść, bo ja to kupię. No i co mi z tego, że to kupię, jak nie będzie miał, to mi tam ogarniać, czy tam bydła, czy ogólnie tych budynków. Tak sobie kminiłem. No tak pogadałem z tym gościem. No i tak się dogadaliśmy raczej, że to będę kupywał po prostu. Będę kupywał całe gospodarstwo. Dość fajne budyneczki, gościu po prostu sprzedaje to, bo idzie do miasta, powiedział, że się już nie będzie bawał w gospodarstwie, po prostu dla niego nie jest to opłacalne, bo tam jest po grazie chyba 6 hektarów tego pola, no i tylko tyle ma i właśnie już mu się po prostu to nie opłaca, dom taki, nie wiem, przedwojenny, tylko za komuny wbudowany. I wiecie, tak sobie myślałem, no i pod tym względem, że no chyba trzeba je to zaryzykować i kupić, tylko że powiedział, że to dopiero gdzieś w okresach zimy, w czasie zimy, może później jesieni znajdzie dobra, to jeżdżę tutaj stąd, ale mówi, musi znaleźć tam mieszkanie, żeby sprzedać tutaj ziemię właśnie z tym domem, z tymi budynkami, dopiero będzie właśnie szukał, znaczy będzie było mieszkanie, bo wiecie, jakoś tam musi sobie pokombinować, znaleźć szukał mieszkania, dopiero potem będzie go sprzedawał. To mówi, ten miesiąc czy dwa miesiące jeszcze może być to przedłużone, ale myślę, że no, to będzie zrealizowane przez moją osobę właśnie i przez niego właśnie ten piękny zakup, bo mi pan dokoci mnie to, patrzcie, nie jest tak źle, 59% mam prawie 1900 zbiorników, ale to co mnie najbardziej satysfakcjonuje w tym momencie, to jest tak strasznie długa, że ja mogę sobie w każdym momencie to wysypywać hydraulicznie z kolana. Wiadomo, niby to Famigo troszeczkę to jest inaczej działa, no ale... O Jezu. No ale to jest fajny ten komend. Niby na już na hydrostacie, na tym wszystkim, więc tutaj już jest taka fajna wygoda, można powiedzieć. Pod tym względem. Ja się na trochę źle ustawiłem tym ciągnikiem. Już sobie zdałem z tego sprawę dość mocno, że muszę chyba się przestawić case'em, bo ja się tu nie wetnę, tutaj nie ma opcji chyba. Kurwa mać. Ożem teraz dupy dał. Nie ukrywam. Ja się muszę przestawić, po prostu się muszę przestawić, mówi Boże. Tak to wyszło, że muszę się przestawić, no i nie, to człowiek nie pojadzi. Źle trochę to obliczył. Jakoś tutaj się wetniemy, może jakoś to ogarniemy, dobra. Tam gdzie nie zostanie, to tam jeszcze parę, 6. Się jakoś tam przetniemy, topniemy sobie tutaj. Tam nie patrzy się na rzeczkę, bo tak to będzie talerzowane. Uprawiane to będzie raczej bezrokowo, pod pszenicę, więc zobaczymy. Chyba, że mam papry wymagane, chociaż nie powinienem mieć. Więc zobaczymy. No ale tak, no jeden zbiornik, nawet tutaj nie mamy zbiornika. W zielonym już byśmy mieli zbiornik pełny. Więc no, coś za coś. No ale mówię, tu header miał 7 metra, bo chyba taki jest, 5,5. No to już by to by ubywało, ale na szczęście, mówię, tutaj mi chodziło o zbiornik.
tym kombajnie, więc tu jest jak najbardziej na plusik. Ja sobie teraz mogę po prostu to wziąć, cofnąć, no trochę jest szybszy niż bizon na stacie, bo ma 200 koni ponad, więc tu już ma. To jest już jest robota, jest co ma to ta moc, tak? No jak widzicie 7 na godzinę teraz, tak? Przeskok z 5 na 7. Mógłbym jechać troszeczkę szybciej, ale na ziemi nie chcę. Się muszę tego kombajnu nauczyć, by tak się te 8 na godzinę to by było też już tak nie, adekwatnie do szerokości po prostu, bo on ma przelobowę śmokretną i on ma co robić. Inaczej, on nie ma co robić z tym galemą. To chciałem powiedzieć. Więc. A my to wypasowały, byśmy to mieli 8 na godzinę. Dobra, sobie wysypmy. Tylko ciekawe, czy teraz ja sobie tak dam radę wysypać, bo wiadomo, że tutaj te przyczepki też mają swoje pochy. A dobra, na razie, może będzie nikt nie będzie jechał. No nie wiem, czy to będę miał. Zresztą mamy 3 pola ogólnie soi, więc myślę, że ten zestaw powinniśmy raczej mieć zasypany do pełna. Mamy tutaj, mamy naprzeciwko, jeszcze mamy się rzepaku, więc myślę, że te 3 pola powinno mi tutaj cały ten zestaw mi tutaj ładnie obmłocić. Powinno mi tego starczyć, ale zobaczymy. Ja troszeczkę mi tutaj chwasty powychodziły, troszeczkę jako coś tutaj nie pykło z opeskami, czy coś tutaj, tak to powiem, nie zgrało się jedno z drugim, ale tam gdzie niegdzie te chwasty powychodziły, to jeszcze takiej tragedii w sumie to nie ma po prostu. Więc tak tu nie ma tak źle, proszę Państwa, pod tym względem. Dobra, tak. Cofamy. Tutaj sobie jeszcze opuścimy, tak. Jakoś tutaj to powinno mieć ręce i nogi. No chyba teraz zaczęli chyba już naokoło jeździć. No bo taki jest już chyba, czy taki zalążek już będzie, że naokoło będę mógł sobie na spokojnie tutaj latać. No tutaj brakuje mi GPS-a, ale raczej tutaj do tego kombajnu GPS-a nie będę montował, no bo to jest tylko, może tylko albo aż kombajn, ale nie, no, nie szalejmy, tak? Ważne, że mam w silnikach GPS-y. Przynajmniej wyłucham GPS-a. Trzeci nie zakładam. Więc tutaj też nie będę zakładał. To jeszcze nie jest ten etap, żeby kombajn miał GPS-a. Więc naprawdę... aż kociło mi, powiem szczerze, znaczy też 35 tysięcy. Ale stwierdziłem, że jednak to nie jest dla mnie na razie, bo jednak tutaj widzimy samo istnie, tak? Co mam, jak mamy jechać, co to nie jest się precyzyjnie, że to musi być precyzyjnie jak przy siebie, że czy przy oborniku to musi być precyzyjnie wszystko dorzucone, wszystko ładnie wymuszone, żeby nie robić nakładek, można powiedzieć. Więc to co będę tak powoli jakoś tam to ogarniać. Ale nie, powiem szczerze, zajebisty kombajn. Tak jak wspominałem, liczyłem na jakiegoś klasa LS-a na właśnie 88, może 98, jak dobrze, że pamiętam modelowo. Już taki bardziej doposażony kombajn. Ale myślę, że taki kombajn też tu pewnie wleci. Też mam taką cichą nadzieję. No bo takiego klasiorka chciałbym, tylko wiadomo, że to już był budżet no 70 tysięcy, no 100 tysięcy nawet więcej, więc dlatego nagrałem. Z tego i tak patrzę na internecie, nie muszę myśleć o realnym. I to tak też 6 dych, więc a tu znaleźliśmy mi 90 tysięcy, więc myślę, że to jest naprawdę fajna cena. Ale jest tam też zajebisty przegląd zrobiony, wszystko ma posprawdzane, no i faktycznie kombajn, no faktycznie igła. Nic nie było, nie musiałem wkładać. Nie patrzcie się na moto godziny, bo to będzie dopiero rozdawane. Bo zawsze zapomnę, jak kupię jakąś maszynę. Więc no nie ma jakiejś tutaj tragedii pod tym względem. Więc naprawdę ja się cieszę pod tym względem, że ten kombajn zawitał. Taki, no mówię, miał być inny, w ogóle miał też być stoic, ale większy. No też tam tutaj ponad 200 tysięcy kosztuje. Więc to mnie dobra, nie, tamtego troszeczkę mówię bastuj, bo ty masz inne plany, człowieku, i tak przekraczasz ten budżet, który masz zaplanowany po
Kombajn jeszcze miał nie być wymieniany, a i tak kupiłeś teraz kombajn, tak sobie wiecie, myślałem, że tak ten kombajn leciał, no ale patrzcie, no teraz tu już jest robota, tu już jest naprawdę piękna sprawa, ciekania wysuwana z tyłu ładnie, elegancko, można wszystko pięknie ogarnąć, tutaj fajnie wszystko rozpylano, że też w pięknym stanie. Innego gościu, który musiał mało używać, bo wcale tego nie używa tych noży właśnie w zamiaczu. No naprawdę aż coś pięknego to jest. Wiadomo, ja się będę jechał tym kombajnem. No bo jest czym. Naprawdę, jest czym tu się cieszyć. Więc naprawdę. Ale myślę, że tej soi. Mam taką cichą nadzieję, że ten cały zestaw w tej soi będzie, no jednak to są trzy pola. Więc myślę, taką mam cichutką nadzieję, że tej soi, no ten pełny zestaw będzie 28 ton. Ale jeśli będzie więcej, no to jeszcze w ogóle będę zadowolony. Tym bardziej. Jeśli by to wypaliło. Ale chociaż się zjebeczy. Na razie już mówię, pieniędzy już nie ruszam. Ogólnie dogadałem się z chłopakami. Mogę powiedzieć już naprzód, że wziąłem sobie maszynę na testy. Bo jak wiecie, ja często i gęstość, znaczy teraz często i gęsto powiedziałem, zresztą to tylko dobrze powiedziane, ale siaj popluny, tak? No i tak się dogadałem z chłopakami, że jeśli mają jakąś taką maszynę, czy to talerzówkę, czy to grubera jakiegoś, z podsiewaczem do poplunów, żeby nie dali po prostu mi go na testy. No i tak się udało go chęcić takiego groberka. No wiecie, ja tutaj nie będę cudował, nie będę nic tworzył, bo po prostu pod poplony nic nie dajemy, siejemy poplun, co będzie to będzie, jak to będzie w lutym prawdopodobnie przejmowane, bo ja muszę tam przygotować troszeczkę wcześniej to wszystko, jak tutaj myślę, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ja tu liczę zasiać szynżyto, więc tu też na szybkości można powiedzieć, że to będzie robione wszystko w polach. No ale co zrobić, no takim klimatem musimy to robić, bo 80% ogólnie nasiewów musi być, znaczy inaczej, 80% pól musi być obsianych, więc niezależnie musi być okrywa zimowa, czy to będzie poplunować, czy to będzie właśnie zboża, no to po prostu musi być spełnione, chciał czy nie chciał. Więc naprawdę, no, trzeba to spełnić, po prostu trzeba to spełnić, na razie ugorować nie ugoruję, chociaż już powolutku wiem, że od przyszłego roku, jeśli to kupiłem teraz tą dzierżawę, przepraszam, nie dzierżawę, tylko pola, jeżeli kupię jedną dzierżawę, znaczy kukurydzy, którą teraz będę miał, którą mam aktualnie, przepraszam, no to już wiem, że w tych widełkach się mieszczę i będę musiał ugorować, ale no, powiem szczerze, możecie mi napisać w komentarzu, jeśli ktoś do tego momentu dotrwał. Czy mam wprowadzać tutaj system właśnie ugorowania na ziemi i po prostu czy to mam spełnić, tak? Bo jestem ciekawy waszej opinii, czy to też by dało realizmu mimo wszystko. I czy to lepiej wyglądało z waszej perspektywy, czy właśnie to jednak mam tego nie robić. Tam trochę będzie mi szkoda tego kawałka, no ale jeśli taka coś będzie trzeba zrobić, no to ja się też nie zastanawiał. I to trzeba nie zugorować. Po prostu na zaś nawet ten mniejszy kawałek sobie, bo tam jest chyba pół hektara. No to bym jeszcze wiem, że się tam mogę dokupić, 2 hektary. No i wtedy to ugrywanie będzie musiało mi po prostu tu do automatu wejść. Dobra, ja tu widzę, że ja sobie tylko pchę dalej, a tu muszę się ogólnie wysypać pod tym względem. Tylko czekajcie, ja sobie tu cofnę. Kurwa, to jest kurwa kolosalna. Więc czekajcie, coś tutaj mi się zwiesił. Ja sobie pojadę na pole zawinę. Tutaj, bo ja się trochę nie wykręcę ogólnie.
Więc mówię, muszę się napisać, bo się przywiesiłem chwilę. Czy to ugrupowanie mam tutaj wprowadzać? Z jednej strony, no realizm byłby, może nie w 100%, ale tak w 90% byłby to spełniony. Więc możecie mi pisać, bo to widzę, że troszeczkę lepiej to wysypuje. Ale to była wina, nie wiem, ogólnie jako Bizona. Nie wiem. No jest troszeczkę tego jeszcze do ścięcia. Chociaż patrząc to już bliżej jak dalej. Ja się zastanawiam ogólnie, czy to w ogóle jest sens kosić szczerze naokoło. Czy tego po prostu nie przeciąć i nie kosić w linii prostej. Więc może tak zrobimy. Bo też bez sensu mi jest tutaj jakoś studować, jeździć naokoło. No tak zrobimy i zobaczymy, co finalnie wyjdzie. Bo jeśli będzie naprawdę jeszcze trzeba, no to sobie ten naokoło jeszcze przyjadę. Ten kawałek. Ale na wywolenie. Wtedy zobaczymy, czy to będzie miało jakoś... no po prostu lepiej, bo tak. Bawimy się naokoło, co też zakręcenie, manewrowanie też troszeczkę bez sensu. Lepiej na mnie przeciąć się. No i myślę, że chociaż kawałek tego cyklu po prawej stronie po prostu to wytnę normalnie, jak powinno robić. No co, jakoś ten oku nie powala. Na razie tego, co widzę, to na żowo wynosną. Chociaż to jest taki, no na soje, to też nie jest tak źle. O, teraz to sobie można latać. Pięć dwieście ma zbiornik z tego. Więc no, już jest dość sporym gruntunkiem. No, koledzy, na pewno się taki zbiornik w 110% przyda. W tej przystawce sześciorzędowej, jakby nie było. Bo tu już jest naprawdę kawał. Kawał wtedy będzie szerokości. Zabawę. Tu mnie będzie teraz jechał tu jak nie wiem co. Ale nie no. Deutsch Hydrostatik. Się nie mylę. Kurwa, teraz wszystko będzie mi się wadziło, zajebiście. Mimo, że nie powinno to się wadzić. A uważajcie. Czekajcie, ja sobie może to wideo troszeczkę opuszczę. Tyk. Działo wszystko, kurwa. Oczywiście, że nie działo, jak zawsze. Źle w szerokości po prostu, wiesz, bo to też nie jest taki łatwa sprawa teraz. Niby szerokość ta sama, ale wiecie, gabaret już ten inny. Ale co najważniejsze teraz, tym kombajnie można sobie normalnie siedzieć. Tutaj ogólnie myślę, żeby doinwestować w późniejszym czasie, jeśli ten okres zdziany, znaczy tą sojowy bardziej, będzie, przejdzie bez żadnych tutaj awarii. Myślę nad zakupem trzech kamer właśnie. Jeden na header właśnie kamera, żeby była bezpośrednio. Druga na wysypie. No i trzecia, tak powiem, w cudzysłowie, na dupce. Była. Będę miał troszeczkę lepiej. A nie chodzi mi o pod zaczep. Bo wiecie, ja ogólnie ciągnę header właśnie za kombajny, więc to by mi bardziej tu pomagało. Ale się nie wyczekajcie, ja to prawie. Tak sobie zrobimy, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Czy będzie lepiej? No i tak to. Proszę Państwa, jakoś trzeba to będzie obchodzić. No jeszcze trochę tej roboty będzie. No ale myślę, że to będzie w sam raz teraz. No to 8 na godzinę trzeba będzie chyba jeździć, no bo to jednak to jest przelobowość większa, a tutaj header nie jest jakiś szeroki, więc te 8 na godzinę myślę, że to powinno być zajebiście. Ja się mam 4, 5, 7, 9, 11, coś takiego. Zobaczcie, myślę, że takie dwa kombajny tu będą. Tak patrząc na rozwój, chociaż już patrząc, to jest blisko
180 odcinka. Powiem szczerze, ja jestem w szoku, że praktycznie ja już pół roku nagrywam tą tą serię, można powiedzieć. Nagrywam to gospodarstwo i patrzcie, no niby jest 180 odcinków, tak? Gramy na poziomie średnim. I tak szczerze patrząc, no dobra, pocisnęliśmy trochę pola, teraz popatrzymy. A tak patrząc ogólnie, my szczerze nie mamy jakoś tutaj dużo porobione, pokupywane. Tym coś jest od groma. Ale jeszcze dobra, żeby nie było, bo ja wam nie pokazywałem tego pola. Ja sobie pójdę tak, 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 to jest kukurydza. No i kupiłem pole tutaj, od sąsiada. Tutaj ma. W ogródeczek. No i tutaj kupiłem, no i to myślę, że magarewap to będzie. Czy jest to magarewapno? No i tak, tutaj liczę właśnie no sieć wapno. To też myślę, że będzie to związane z jakąś akcją, chociaż zobaczymy jeszcze. Tutaj sieć wapno. I tutaj właśnie tym agregatem, agrebelem, właśnie spodziewaczem tutaj plunów, co by to rozsiać, bo tego bonika to nie dam, więc wiecie, tutaj będzie prawdopodobnie soja zasiana wraz z tutaj z kukurydzą wtedy, bo no myślę, że tutaj ten kawałek już będę próbował wykupić na swoją, jak to się mówi, korzyść. No i ewentualnie jeszcze dawać tutaj dzierżawę, chociaż tutaj to widzę, że to jest zasiane, więc tutaj już nic nie damy rady. No ale tutaj ten gościu ma właśnie ten kawałek, a tutaj drugi sąsiad ma ten kawałek. Więc no, troszeczkę to będzie ciekawe. Tu jeszcze mam jedną soję, więc trochę zabawi. Przepraszam, będzie. No ja nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to czapkę, w górę, komentarz, linki z oglądania i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie. Cześć.